Posłowie Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek zaprosili do Łukowa rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy ziemi łukowskiej, zrzeszeni w stowarzyszeniu takich drobnych kupców ziemi łukowskiej na czele z panią prezes, panią Agnieszką Kryczka. Zebraliśmy się i odbyliśmy już takie, można powiedzieć, robocze spotkanie w miejscowości Zalesie. I na tym spotkaniu spisali ci przedsiębiorcy, mali, drobni kupcy, właśnie swoje życzenia, ale wyszło nam również, że potrzeba jest spotkania się z rzecznikiem, no bo któż lepiej ich będzie reprezentował niż nie rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Czasem przypadek decyduje o tym, że ktoś taki jak rzecznik praw małych przedsiębiorstw w randze ministra przyjeżdża do Łukowa. Ja usłyszałem, że jest w Siedlcach, więc razem z panem posłem Skwarkiem stwierdziliśmy, że dobrze byłoby zaprosić na naszą ziemię, gdzie mamy dużo przedsiębiorców, rzemieślników i to spotkanie na pewno będzie potrzebne. Tym samym oferujemy również naszą pomoc, jeżeli chodzi o przekazywanie swoich problemów, propozycji właśnie do pana ministra Adama Abramowicza, który wcześniej był posłem, razem z nami zasiadał w ławach poselskich, a dzisiaj piastuje zacny, bardzo potrzebny urząd. Jestem rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Ten urząd wynika z konstytucji biznesu, która już obowiązuje ponad rok i jest znakomitym dokumentem, znakomitym dla wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli wprowadzimy konstytucję biznesu w życie, na głównie jej 5 zasad, czyli co nie jest zabronione, jest dozwolone, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności. Gdybyśmy te zasady w życie wcielili, no to życie polskich przedsiębiorców byłoby dużo, dużo łatwiejsze. No i w ogóle mielibyśmy takie same warunki prowadzenia działalności jak przedsiębiorcy w krajach zachodniej Europy. Od dawna im zazdrościmy, że mogą tam właśnie na takich zasadach prowadzić działalność. I ja jestem takim strażnikiem, żeby ta konstytucja biznesu weszła w życie. Jeśli przedsiębiorcy mają jakiś problem, na przykład stwierdzają, że są poszkodowani przez urzędników, którzy nie stosują konstytucji biznesu, właśnie tych zasad, o których mówiłem, w postępowaniach, mogą zgłosić się do rzecznika i wtedy rzecznik na prawach prokuratora może wejść do postępowań i bronić takiego przedsiębiorcę. Już kilka spraw wygraliśmy, zarówno przed urzędami, jak i przed sądami administracyjnymi. Podczas spotkania z rzecznikiem zapytaliśmy go m.in. o to, jak przedsiębiorcy powinni oceniać obietnice składane podczas kampanii wyborczej przez kandydatów do parlamentu. No, mamy kampanię, wiadomo, że dużo obietnic pada. Ja jako rzecznik chciałbym, żeby one były realizowane, więc no, mamy, tak jak mówiłem, konstytucję biznesu i konkretnie już pracujemy, żeby te propozycje wdrożyć. Mamy obietnicę teraz poszerzenia ilości przedsiębiorców, którzy mogą korzystać ze zmian, z reformy ZUS-u, tak? Bo to jest bardzo duża bolączka przedsiębiorców. Teraz premier proponował objęcie kolejnych 100 tysięcy tymi zmianami. Ma być dla tych małych ZUS proporcjonalny do dochodu, więc ta zmora tego ryczałtu będzie usunięta. Więc będziemy pilnowali oczywiście, żeby te obietnice były wypełnione, no bo jeżeli tak, ja jako rzecznik traktuję to wszystko bardzo poważnie. Przedsiębiorcy z Łukowa i okolic mieli również okazję spotkać się z kandydatami na posłów i senatorów. Takie spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Zaprosiliśmy ich po to, żeby z nimi porozmawiać, zapytać, jak zamierzają nas jako przedsiębiorców reprezentować w Sejmie, Senacie. Myślę, że najważniejszym to jest to, aby nam się dało jakość życia, aby nas nie zaduszono tymi nałogami, tak to powiem, podatkami, ZUS-ami, opłatami. No i przede wszystkim boimy się o to, co nam mówiono z tym ZUS-em. To jest dla nas rzecz nie do przyjęcia. W mojej ocenie to, co się dzieje obecnie, to rozdawnictwo, które panuje, pcha nas nieubłagalnie w niebyt. Ja wieszczę drugą Grecję w Polsce. Z przedsiębiorcami spotkał się m.in. kandydat na senatora Arkadiusz Kasznia. Przede wszystkim wsłuchując się w coraz to dziwaczniejsze obietnice obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, widzimy, iż powoli wszyscy sobie zdają z rządzących sprawę, że należy skrąć te pieniądze
tak hojnie rozdawane w formie datków socjalnych, wziąć. No i postanowiono sięgnąć do kieszeni przedsiębiorców, do kieszeni ludzi z inicjatywą, do kieszeni ludzi prowadzących biznes, mały, średni, a nawet ten najmniejszy. Jeśli natomiast dla celów wyborczych rząd ustala dekretowo ładnie brzmiącą dla ucha płacę minimalną, to natychmiast wszyscy prowadzący nawet najmniejszy biznes, nawet jednoosobową działalność gospodarczą widzą, że to będzie oznaczać zwiększenie składek ozusowienia, czyli tak zwanych pozapłacowych kosztów pracy. Co chciałbym powiedzieć przedsiębiorcom? Ano właśnie, żeby byli bardzo czujni na te propozycje, w cudzysłowie oczywiście, PiS-u, gdyż tak naprawdę będzie to drenowanie ich kieszeni. I między innymi chcę przedsiębiorcom łukowskim powiedzieć, że ja na to się nie zgadzam i abyśmy wspólnie przeciwstawiali się tego typu politycznym, instrumentalnym, neobolszewickim hasłom i programom. Obecna też była posłanka Joanna Mucha, która ponownie ubiega się o miejsce w Sejmie. Chcemy, żeby polski przedsiębiorca czuł się pewnie, mógł się rozwijać. Proponujemy takie rozwiązania, które będą premiowały tych przedsiębiorców, którzy rozwijają się szybciej niż gospodarka. Wtedy będą płacili po prostu mniejszy CIT. Proponujemy to, żeby podwyższając rzeczywiście płacę, nie tylko płacę minimalną, ale wszystkie płace, robić to w taki sposób, żeby nie bolało to przedsiębiorcy, bo my chcemy zmniejszyć klin podatkowy. Nie mamy tych idiotycznych i kosmicznych pomysłów dotyczących podnoszenia ZUS-u do nieprawdopodobnych kwot, tak jak w tej chwili to robi PiS. Nie mamy tych idiotycznych pomysłów związanych z tym, żeby de facto wypróć przedsiębiorców do granic możliwości, bo to dzisiaj chce zrobić PiS. Jarosław Kaczyński parę dni temu powiedział w sposób jasny i wyraźny, że chce stworzyć swoją własną elitę ekonomiczną. On chce stworzyć po prostu swoich oligarchów, tak jak są oligarchowie na Węgrzech, tak jak są oligarchowie w Rosji, którzy są po prostu na każde skinienie Putina czy Orbana, tak on chce stworzyć tutaj grupę oligarchów, którzy będą płacili za wszystkie jego fanaberie. Natomiast co to będzie oznaczało dla normalnego człowieka, dla każdego z nas? Znaczy, po pierwsze dla przedsiębiorcy będzie to oznaczało, że albo jesteś z PiS-em, albo jesteś wrogiem i cię po prostu zamordujemy jako przedsiębiorcę. Dla normalnego człowieka będzie to oznaczało tyle, że po pierwsze nie możesz wejść na rynek jako nowy przedsiębiorca, bo będzie to koncesjonowane. Po drugie, będziesz miał po prostu drożej, bo z kogoś trzeba to zedrzeć, żeby tym oligarchom dać, a żeby ci oligarchowie mogli później dać panu Kaczyńskiemu. To nie jest dobry scenariusz dla Polaków, to zdecydowanie nie jest dobry scenariusz dla polskich przedsiębiorców. Ale tak jak powiedziałam na początku, jestem przekonana, że możemy wygrać te wybory. Czy przedsiębiorcy wierzą w obietnice kandydatów? Chyba nikomu nie należy wierzyć, bo tak się prześcigają w tych obietnicach, że to jest niemożliwe do spełnienia. No, choć inni zaraz powiedzą, przecież wcześniej Platforma Obywatelska mówiła, że nie da się utrzymać 500+ i tak dalej, nie będzie pieniędzy. Trudno mi jakby tutaj wyrokować, bo nie znam stanu kasy naszego kraju, ale to, że ministrowie tam uciekają finansów, to nie wróży dobrze dla naszego kraju. Wybory parlamentarne już 13 października.